wracamy sobie i kilka tematów. No pierwsze to Michał, może podsumowałbyś turniej z Bullshit Cup? Turniej uważam za rewelacyjny. Po prostu takiego turnieju chyba brakowało w naszym unihokejowym środowisku. Spotkaliśmy tam i wiele znajomych twarzy, i wiele ludzi poznaliśmy. Niestety spotkaliśmy jedną, której nie lubimy i nie pozdrawiamy. Ciepłe rysie. Środowisko bardzo fajnie się integrowało i myślę, że właśnie o to głównie chodziło. Troszkę nam wynik sportowy nie wyszedł, liczyliśmy na troszkę więcej. Ale trudy dnia wcześniejszego niestety spowodowały to, że nie weszliśmy dobrze w mecz półfinałowy. Bardzo dobrze zabronił Maciek Jastrzębski, który widać, że jest profesjonalistą i podszedł do turnieju. Było pokon drużyny w półfinale. Tak, i Michał Kozubal, nasz przyjaciel z Ciepłych Rysi, którego pozdrawiam. Cała hala wspiera dzisiaj Kozubala. Tak, cała hala dzisiaj wspierała Michała Kozubala i myślę, że niesiony tym dopingiem pokonał dwukrotnie bramkarza Koników Garbusków. Nie. Natomiast jeśli chodzi o kwestie pozasportowe, oczywiście nie mam na myśli alkoholu, to zwyciężyliśmy. Jako drużyna. Myślę, że tak. Czekamy od Ani Borkowskiej na specjalne zaproszenie w przyszłym roku za robienie atmosfery podczas ceremonii zakończenia turnieju. Tak, liczymy na właśnie jakiś specjalny występ, może się uda zorganizować gdzieś na przyszły rok. Jaki występ? No taki, wiesz, właśnie pokazówka przyśpiewek kibicowskich. O, a na tym się znamy. Jak mało kto. I przekonał się o tym boleśnie kolega Kozubal. Radośnie, no przypieraliśmy go całym sercem. Był radosny, ale to było bolesne, było rozpoczęcie tej rywalizacji. Przyśpiewek kibicowski. Zgadza się. Tyle o Bullshit Cup. Naprawdę fantastyczny turniej po raz kolejny. Nie zawiedliśmy się na pewno. Jako drużyna wracamy silniejsi i za rok walczymy o jedno chociaż miejsce wyżej. A tak serio to zwycięstwo, nie? No wiadomo. A chcielibyśmy jeszcze Cię poprosić o jakiś dowcip na koniec, żeby było ciekawie. To ja myślę, że tutaj musi wjechać kawał o Winstonie Churchillu. A, spaliłem! Dobra, zaczekaj go jeszcze raz, bo to nie... Nie o Churchillu, tylko o tym. Może teraz jechać, bo wytnę tamto. No tak, no to dawaj, ale to nie musi zapowiedzieć... A dobra, to nie mówię jaki, a ty po prostu leć. Jeszcze byśmy Cię poprosili tutaj, Rafał, jakiś dowcip dla naszych widzów. No to może jeden z moich ulubionych. Co to za człowiek, który wygrał z kamieniem i zrelaksował się w kościele? Winston Churchill. Pamiętajcie, z uśmiechem. Na razie. I może jeśli ujął Was ten dowcip, Rafała, to dajcie znać i każdy nasz odcinek skończymy z sucharem Rafałkiem. Sucharek Rafałkiem. Sucharkiem Rafałkiem. Dziękujemy i pamiętajcie, Kozubal też. Przyjacielem Garbusków jest. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.